W pierwszej kolejności film, imienia i w podzięce dla tego użytkownika dokazu, który uważa, że dorosły już chłop stary i że szkoda mi powinno być czasu na gry. Myślę, że każdy z nas spędza czas dokładnie tak jak lubi. Jeden na rybach, inny głaszcze kucyka pod kołudrą, ktoś inny jest wróżką zębuszką na wieczornej herbatce u swojej kochanej córeczki. Zagram sobie w tym tygodniu więcej gier niż planowałem. Na złość. Przed wami dzisiaj recka gry Quark, jaka niedawno otrzymała swoją finalną wersję 1.0. Miałem już ten tytuł przygotowany kilka miesięcy temu, nawet wszystko było spisane, wszystkie notatki z gry, ale widząc mniej więcej, że wkrótce będzie wersja ukończona, jednak odłożyłem ten tytuł na półkę, po to by po prostu go finalnie skończyć. Porównania tej gry, Quark, do innych są różne, między innymi, że jest to gra wzorująca się trochę na kultowym Half-Life. Tutaj nie do końca, ale są elementy bardzo podobne, a nawet takie, powiedzmy, małe easter eggi, czyli no takie nawiązania, które faktycznie są, ale wiecie, cała gra na tym nie bazuje. Przede wszystkim Quark to strzelanka w oldschoolowym stylu i w oldschoolowym charakterze. Jeżeli ktoś nie lubi grafiki pixelartowej, starodawnej, wzorowanej na drugiej połowie lat 90., to może się tutaj niestety nie odnaleźć, nie tym razem. Ale dla was, paskudy i brzydale brodełkowe, mam klucz do tej gry, bo bywa, że po prostu jest człowiek fair. Grę już miałem od dawien dawna, chyba od pierwszego epizodu, jaki był we wczesnym dostępie, a potem napisali do mnie ludkowie zajmujący się promocją tej gry, czy nie chciałbym klucza. A ja mówię, spoko, dziękuję, ale ja wolę kupić, mam ten tytuł już od dawna, czy mogę dać ten klucz na giveawaya? I tak mogę. Tak to wygląda, taki pierdolnik na ekranie, wystarczy sobie kliknąć na kanale giveaway na Discordzie, a wspierający ten kanał płatną subskrypcją mają też tam dodatkową szansę w ramach podziękowania, bo to właśnie wasze wsparcie wspiera mój budżet przeznaczony na gry i tę ponoć zacną dość opiniotwórczość grową. Quark niestety nie przebił się mocno, zdobywając niecałe 150 recenzji na Steamie o rankingu 86% pozytywnych. Bardzo nieźle, ale jednak bez większego przebicia. Dlaczego? Spróbujemy zadać sobie to pytanie. Trafiamy do kompleksu nuklearnego, w jakim coś poszło bardzo, bardzo, bardzo mocno nie tak, w latach 80. XX wieku. Co ciekawe, w Czechach. Język czeski jest tutaj wszędzie, więc słychać go będzie też na przykład w formie takich różnych delikatnych nawiązań, powiązań, podobieństwa. Też mamy tutaj trochę do języka polskiego, no bo to jest język dość podobny. Na przykład przeciwnicy mogą krzyknąć "stój!" albo gdzieś tam na ścianie widzimy zakaz wstępu. Oczywiście w formie czeskiej, ale mniej więcej podobnie jest po polsku. Budzimy się w więzieniu, w celi, a w naszej okolicy chyba coś bardzo poszło nie tak, jak mówiłem, bo okazuje się, że chyba eksperymenty prowadzone w kompleksie Quark, właśnie tytułowym, nie poszły jak należy. Gra kosztuje 91 zł oraz, co istotne, posiada polską wersję z napisami, czyli wszystkie znajdźki i rzeczy, jakie pozostawione są tutaj, by ubogacić nieco fabułę tej gry, też znajdziemy po polsku, czyta się to całkiem fajnie i, co pozytywne, już za rogiem, dosłownie na samym początku gry, znajdziemy pierwszy sekret, dosłownie 10 metrów od początku rozgrywki. No, sekrety mają tutaj, można powiedzieć, że delikatnie wado zaletę, jak ja to mówię, czyli jest coś bardzo fajnego, a jednocześnie coś bardzo złego. Z jednej strony mają w sobie dodatki fabularne, czasami robią sobie z gracza jaja, kiedy znajdziemy w sekrecie ukryte mydło. I podniesienie mydła jest achievementem, podobnie jak odkręcenie wielu kranów w tej grze, czy inne aktywności, jak wciśnięcie guzika do światła, obojętnie w jakim miejscu gry, chyba 20 razy naraz, czy też podbicie karty pracowniczej. Ale i sekrety mają tutaj, no właśnie, wadę, bo w akcie drugim i trzecim widać, że już autorom trochę się znudziło robienie klimatycznych, poukrywanych sekretów i mamy tak zwany zasałatyzm, czyli sekrety są za sałatą, czyli później już nawet nie trzeba się wysilać, bo są dosłownie za beczką. Jest beczka, jakiś stolik, za nią są przedmioty. Sekret. Wow! Samo strzelanie czy robienie przeciwników jest w Quark dość specyficzne. Jest tutaj lekki nacisk na, można powiedzieć, takie elementy roguelike'a. Malutkie, minimalne, chociaż nie aż tak bardzo, bo to gra fabularna z tunelowatymi lokacjami od początku do końca, z delikatnymi odnogami, gdzie coś trzeba przełączyć, coś połączyć, minimalne zagadki logiczne, ale przeciwnicy bywa, że wlatują w oldschoolowy sposób z pustego pomieszczenia gdzieś obok i musimy wytrzymać po prostu, żeby ich porobić, i zdobytą amunicją, zdrowiem czy pancerzem, nieco ciekawe, możemy nawet założyć czapkę wełnianą.
znalezioną gdzieś w szafce, jaka daje pancerz, albo zjeść zgniłą kanapkę jakiegoś robotnika, pracownika, lub też zapalić niedojaraną pojarę, jak to się mówi, czyli peta. I tak zgniemy, to po prostu zaczynamy wtedy od poprzedniego checkpointa. Są co jakiś czas i w mojej ocenie lepiej w Quark grać jednak na wysokim stopniu trudności mimo wszystko, bo jednak średni, na jakim grałem przez połowę gry, no jest troszeczkę za łatwy. Tym bardziej, że Quark nie jest grą, gdzie sztuczna inteligencja przeciwników no powala na kolana. Są wręcz za łatwi, gdy lezą na nas bezmózgowo i możemy ich robić po prostu, jak to się mówi, kolokwialnie, w przenośni, żartobliwie, cofając się do tyłu. Inni w kolejnych epizodach używają już broni palnych, strzelby, miotaczy ognia, czy nawet w końcu granatników, ale dalej, ominięcie tego wszystkiego, uniknięcie ich i porobienie ich na przykład z daleka jest bardzo, bardzo niestety łatwe. To niestety trochę wada Quark, kiedy stopniem trudności jest to, jak dużo obrażeń zadają nam przeciwnicy, na przykład względem ustawienia stopnia trudności, a nie to, jakie faktyczne zagrożenie dla nas stanowią swoją sztuczną inteligencją. Czasami jak chcemy porobić grupę przeciwników granatem, to my stanowimy zagrożenie dla siebie wtedy, a nie 6-10 przeciwników, jacy na nas po prostu lecą. Ale to sprawia w mojej ocenie, że umiejscowienie tej gry, klimat tego sowieckiego bloku, Czechosłowacji, tego jakiegoś reaktora, kompleksu naukowego, badawczego, chociaż tu bardziej mamy takie fabularne momenty czasami ukazane, że Czechy chyba były w uniwersum tej gry osobnym państwem, a nie Czechosłowacją. No ale wydaje mi się, że to właśnie naprawia troszeczkę problemy z tą inteligencją, że jednak to się tak jakby balansuje, że nie zwracamy uwagi na to, jak przeciwnicy są tępi w tej grze, a bardziej zwracamy uwagę na to, jak klimat tej gry jest zbudowany. Mamy tutaj przytłumione lekko takie teksty z megafonów, lekko horrorowy klimat kopalni, tuneli pod tym kompleksem, jazda kolejką rodem z Half-Life'a, wiecie, gdzie guzik do przodu, to jedziemy do przodu, jak do tyłu, to do tyłu i po drodze musimy coś porobić, różne rzeczy logiczne. Czy też ewidentne nawiązania właśnie do Half-Life, gdzie mamy na przykład taki wielki, okrągły stół kontroli strażników po środku pomieszczenia, gdzie pod nim mamy taki w dusi czerwony guzik alarmu. Jak na początku pierwszego Half-Life był easter egg, właśnie sekrecik w tym właśnie stylu. Sporo mamy też jajec z tego, że ludzie pracujący w tym kompleksie Quark są jak trochę niewolnicy, ale dobrowolni, rezygnują z pensji, zdrowia, nawet życia, by wyrobić wysoką normę pracowniczą. No i Copper. Dosłownie, koper jest tutaj świętością. Wszystko tu jest z koprem. Przepisy na dania z koprem nawet znajdziemy. Bronie w Quarku, jeżeli chodzi o to, jak strzelamy, nie są złe do strzelania, ale czuć od nich taką indyczością i animacjami. Gra ma niestety od cholery też trochę takich błędów, ale na szczęście nie są to takie kolosalne bagery, by zaraz zwymiotować w tej grze, co bardziej idiotyzm autorów i po prostu nieumiejętność czasami grania we własną grę, jak ja to mówię, czyli własnego testowania swojej własnej produkcji. Powód, argument, przykład. Zasada papu. Powód, argument, przykład. Mamy achievement, w jakim mamy nie otrzymać żadnych obrażeń w trakcie przejścia poziomu, okej? Okej, żadnych obrażeń w trakcie przejścia poziomu. Co robimy? Wczytujemy grę na ostatnim checkpoincie i przechodzimy poziom. Wow, achievement wbity. Tak jakbyśmy właśnie przeszli cały poziom, nie tracąc nawet jednego HP, mimo to, że od checkpointa do końca poziomu jest 5 metrów. Jest dużo takich debilizmów, nawet nieco większej wagi. Mamy poziom z kolejką, gdzie mamy przeciągnąć lokomotywę z przodu na boczny tor, bo lokomotywą, jaką do tej pory jedziemy, nie możemy przejechać na wprost, okej? Okej, ale to są dwie takie same lokomotywy, one wyglądają tak samo, ale przejechać może tylko jedna z nich, bo druga trafia na glasswalla w tunelu. Tempy jak but absurd, no ale tak to jest zrobione. Kolejna sprawa to bardzo duże skoki temperaturowe na CPU i ludzie to właśnie też piszą na oceniach, powiedzmy na dyskusjach na Steamie, że z tym jest trochę problem. Od 50 do nawet 90 stopni na moim i9, no troszeczkę już sporo i to właśnie wiele ludzi mówi, o i9 to panie to się grzeje, a ta wadliwa seria procesorów to już w ogóle, ojaj. Więc odpaliłem sobie grę na i7. I również też obciążenie CPU, nawet będąc w menu, było bardzo, bardzo duże. Podobnie jak te skoki temperatur. Następnie, rozwój postaci Quark. To też cecha nietypowa dla oldschoolowej strzelanki, wzorowanej na długości gry bardziej, a nie na byciu rogalem. Czyli mamy tutaj przechodzenie po trzech dużych epizodach podzielonych na kilka map z podsumowaniem i w Quark właśnie znajdujemy takie strzykawki z cudownym płynem na wszystko. Głupio tępym rozwiązaniem jest to, że kiedy
tę strzykawkę podnosimy, to ekran się jakby rozpikselowuje, zmienia barwy, podobnie jak pojawia się taka dziwna zmiana w dźwięku. Irytuje to niestety niesamowicie. Sam rozwój jest bardzo prosty, ale wyczuwalny. Strzykawki te czasami mają różną moc, czyli dają nam czasami 4, czasami 5 te jakby punktów rozwoju. I ciekawe jest to, że możemy zwiększyć na przykład ilość życia, obrażenia czy bonusy za strzał w głowę. I tu warto dodać, każdy z przeciwników ma też swój słaby punkt. A te słabe punkty poznamy czasami w malunkach, w sekretach, na ścianach. Strzałka na przykład wskazująca na rysunek przeciwnika, gdzie jest jego słaby punkt. Tak jakby ktoś tutaj był przed nami i zostawiał wskazówki. Rozwój jest prosty, ale znośny. Niestety, istnego wylewu kwasu do mózgu idzie dostać od miejsc zręcznościowych, gdzie karuzela spierdolenia rozkręca się do granic jasnej kurwicy. Jeżeli takich słów używam, znaczy to, że jest to zasłużone i coś tutaj mocno zepsuto. To takie momenty jak ten. Skakanie jest iście nieprecyzyjne, jak w maśle. Ześlizgujemy się z płaskiej powierzchni, a co gorsza, tutaj w tej lokacji pająk wpada w dno kwasu na dole. Oczywiście nie ginie, nie widzimy go, nie możemy go ubić, więc dalej nie możemy użyć checkpointu, bo przeciwnicy są w pobliżu. To był moment, w jakim myślałem, że pęknę i po prostu wywalę ten tytuł z dysku, wlepiając dislike'a na Steamie. No, ale jednak ten klimat zrobił robotę i przeszedłem grę dalej. Finalnie. Z jednej strony gra kosztuje w momencie filmu 92 zł. To jest tak troszeczkę za dużo za ten tytuł. Powody są proste. Przeciwnicy są turbo tempi. Gra jest mocno liniowa, chociaż ostatni akt jest już taki trochę otwarty. Bronie nie są jakoś bardzo ciekawe. Przede wszystkim Quark zabiło jeden ze swoich najlepszych pomysłów. Zdobywamy broń energetyczną, jaką ponoć możemy paraliżować wrogów, zasilać różne mechanizmy logiczne. To jest kompletnie nierozwinięte. Naprawdę można było z tego zrobić coś fajnego. I ta powtarzalność też niestety irytuje. Z drugiej strony Quark jest grą dość zaskakującą, jeżeli chodzi o taką, powiedzmy, długość gry, patrząc oczywiście z perspektywy gry indie, i powinna w pełnej wersji starczać na około 7 do 10-11 godzin. W zależności, czy szukamy sekretów i czy gramy na trudnym, czy na średnim, stopień można zmieniać dynamicznie w opcjach. Klimacik gry jest w mojej ocenie jednak po prostu świetny. Jeżeli ten tytuł zdobędziecie za 50-60 zł, warto się w niego zobaczyć. Ja zostawiam Network leciutko zieloną, jest okej, no właśnie tak nie bardzo turbo zieloną, bo te wady trochę też są, chociaż na Steamie powinienem zostawić dislike'a za te durne jak but elementy zręcznościowe, jakie pokazałem i zargumentowałem, że one po prostu niesamowicie irytują. Ja w tej grze na średnim stopniu trudności na początku gry do, powiedzmy, połowy zginąłem zaledwie parę razy. Za to w tych zręcznościowych momentach zginąłem chyba z kilkanaście razy na jednym podejściu. Oczywiście potem podwyższyłem sobie ten stopień trudności do trudnego, żeby grało się troszeczkę lepiej. Po przecenie dla fanów oldschoolowych strzelanek wydaje mi się, że jak najbardziej można wziąć. Na koniec podziękowania, że udało ci się tutaj dotrzeć. Dziękuję również tym, którzy zostawiają tutaj parę złotych na wsparcie kanałowe, by móc tworzyć publicystykę opiniotwórczą o grach. A ten tytuł jeszcze dzień, dwa można zdobyć na brodatym kanale na Discordzie, na giveawayu. Na disku jednak, by wejść, trzeba zaliczyć mały test na inteligencję. Spisuję się wyśmienicie, bo czasami dostaję prywatne wiadomości, że nie mogę tego rozwiązać. To znaczy, że czyjś umysł nie funkcjonuje zbytnio prawidłowo i w sumie dobrze, że poległ. Z tym testem też słabo sobie radzą spamboty, więc myślę, że pomysł na niego naprawdę nie jest zły. No i cóż, tyle.